Siemanko, tutaj Ospano. Dzisiaj będę przyglądał wasze długo wyczekiwane fanarty. Jestem mega, mega podekscytowany, co to będzie. Nie widziałem tych fanartów, tylko je pobrałem i wrzuciłem do foldera. Nie przeglądałem wszystkich, więc w sumie zaraz sami zobaczymy, jak to wygląda. Żeby nie przedłużać, dodam tylko, że jest tu ponad 40 fanartów, tak przynajmniej pamiętam, choć nie jestem do końca pewien. Aczkolwiek każdy z tych fanartów będzie miał przypisaną cyferkę. Potem tą cyferkę, te cyferki będą wpisane w ankietę, gdzie będziecie mogli zagłosować na swój ulubiony obrazek. Następnie wytypujemy zwycięzcę. Myślę, że to maksymalnie potrwa do poniedziałku. Albo ustalimy, jeszcze tam napiszę, albo na końcu powiem. Whatever. Dobrze, no to co? No to jedziemy, zapraszam. Bang! Mamy tutaj pierwszy obrazek. Jeżeli wzrok mnie nie myli, jest to Sergio z Malikiem. Naprawdę kawał dobrej roboty. Widzę, że ktoś miał fajną wenę twórczą i kurde, nawet uwzględnił tutaj moje subskrypcje, które są już stare, ale bardzo stare, fajnie, że już wtedy się jarałeś, a nawet nie było konkursu. Bardzo propsuję, bardzo mi się podoba. Nawet zachowałeś stare te cienie pod oczami Sergiego. Naprawdę kawał dobrej roboty. Jestem bardzo zadowolony. O kurde, ale fajne. Widzę, że ktoś już włożył troszeczkę więcej serca. Nie chcę obrażać wcześniejszego twórcy, bo też naprawdę było super. Ale powiem ci, że Sergio ma zajebistą kichawę. Jestem bardzo szczęśliwy, że chciałeś się podjąć, stary, takiej pracy i bardzo, bardzo mi się podoba. Naprawdę, bardzo mi się podoba. A jak wam się podoba, no to zagłosujcie tak samo jak ja. Okej. Okay. Ooo, la la, cześć piękny. Ej, macie takie wrażenie, że na tym obrazku wyglądam troszeczkę jak jakiś goblin, nie? Mam taką goblinową buzię. Nie, że brzydko mnie narysowałeś, bo narysowałeś mnie naprawdę ładnie. I bardzo cię, Miki, szanuję za to, że podjąłeś się bardzo ciężkiej pracy, jaką jest narysowanie ludzkiej twarzy. No ja sam bym narysował jakieś patyki, wiesz, i nie wyglądałoby to tak super, jak to wygląda u ciebie. Bardzo ci dziękuję, stary, i... No i co? No i jestem mega szczęśliwy, że to zrobiłeś. Super. A ja jadę dalej. Zobaczmy, co tam mamy. Oj, przepraszam, to nie tak miało być. Fajnie, fajnie, fajnie. Widzę, że to jest motyw z mojego awatara starego. Jest Sergio, ale jak stary ta buzia. To buzia, tak jakby Sergio, nie wiem, przechlał cały dzień z mucia czasem, nie? I w ogóle na pierwszy rzut oka myślałem, że tutaj ma sutka. Ale... Fajnie, naprawdę fajnie. Widzę, że jesteście mega kreatywni i nie boicie się podejmować trudnych dzieł. Naprawdę ci dziękuję, stary. Pozdrawiam ciebie. Ulala, mamy coś podobnego, Sergio. Widzę, że Sergio jest waszą ulubioną postacią, kurde. Bo w sumie wtedy była jedyną postacią i wtedy jeszcze nie było w planach Armanda. Ale okej, nieważne. Tutaj widzę, że podjąłeś się ręcznego rysowania tego, stary. Fajny nos. W ogóle widzę, że te nosy by wam najlepiej wychodzą. Ale ogólnie rysunek bardzo ładny. I co mogę jeszcze powiedzieć, kurde, no nawet tatuaże tutaj wychodzą. Jestem mega, mega zadowolony, amigo. Dziękuję. Ospano TV konkurs. To jest narysowane chyba długopisem, nie? Fajne, fajne. Tutaj tylko ta koszulka trochę za wysoko, bo to wygląda, wiecie, jak to, nie wiem, by mi się zaczepiło, nie wiem, w naszej nie ma kości. Znaczy jest na tu, ale nie wiem, jak to dodać, ale fajnie, że zachowałeś, stary, tutaj na przykład GTA, Hayden Saturn, choć nigdy w to nie grałem, i PUBG. Naprawdę kawał dobrej roboty. Zobaczmy, co mamy dalej. Oj, bardzo słabo widać, to jestem chyba ja. A, to jest to zdjęcie, to jest z tego mojego zdjęcia, co tak stoję przy telefonie i wiecie, pokazuję, jaki ja duży nie jestem i tutaj miałem, wiecie, piankę do golenia. To jest moje pierwsze logo, które sam zrobiłem, nie? Znaczy, gości się wzorował. Bardzo fajna praca, taka sentymentalna trochę bym powiedział. Bo... To były dobre czasy, nie? To naprawdę były dobre czasy, jeszcze wtedy w masce streamowałem, bo się wstydziłem. A teraz jest inaczej. Bardzo ci, stary, dziękuję. Na pewno sobie to zachowam w swojej kolekcji. O cholera! Ja znam to zdjęcie, wrzuciłem je na Instagrama. To jest Luxona, tak, nawet Luxon napisał, no... Nie wiem, stary, czy ty to robisz w Paincie, czy w czym, ale naprawdę dla mnie ta praca jest zajebista. I... propsuję, no bo ciężko, tutaj widzicie, ta twarz wygląda naprawdę super.
Nawet kastet ma w ręce, tylko nie wiem, czy tutaj są włosy, czy to jest jakiś tatuaż, ale o kurde, nawet kulkę mamy w ramieniu. Ło! Już wtedy chciałeś uśmierci Serdzia, co? No, ale Luxon, naprawdę lubię twoje prace, też lubię twoją pracę, jak z Muchachosem wysłałeś zdjęcie. I dziękuję, naprawdę dziękuję, stary, jest to jedna z lepszych prac, jakie widziałem ogólnie. O kurde! Co się tutaj znalazło? Większość z was nie pamięta, ale kiedyś zrobiłem taki maratonik, że graliśmy w horrory non-stop i wtedy sobie ubrałem maskę. Zrobiłem tak i myślałem, że to będzie takie straszne, że zrobiłem taką głupią minę, jak robię, zazwyczaj robię, i była to mini moja miniaturka przez jakiś czas. Cieszę się, że jesteś widzem od tego czasu, bo prawdopodobnie jesteś. No, fajnie naprawdę ci to wyszło, stary. Co do tego oka, to masz rację, bo powiem ci tak, mam taki problem niestety, że często mówicie, że mogę mieć zeza czy coś. Nie, po prostu jedna powieka, jak czasami się skupiam, mam jedną powiekę niżej, drugą wyżej i to może tak wyglądać. Nie wiem, od czego to jest, mam już to bardzo długo tak samo, jak mam na przykład wargę trochę tutaj opadniętą, bo kiedyś byłem u dentysty, dostałem znieczulenie i poszedłem do baru. A nie mogłem. I mi tak zostało. Ej, wiecie, co mi to przypomina? Jak są te takie posągi wbite z ziemi, nie? Wiecie, tam w Ameryce Południowej, czy tam gdziekolwiek, wiecie, takie te posągi. Tak mi właśnie przypomina, ale powiem ci, stary, plecy ci wyszły, stary, genialny, nie? Pa, chciałbym mieć takie plecy. Tak chodził, kurde, nadmuchany jak pochodnia. Naprawdę fajna praca, pozdrawiam, dziękuję mi. O kurcze, widzę, że tutaj chyba są pieniążki dane Serdziowi, nie? Ale to są te chyba ekskluzywne buty do gnoju, co tak często nosiłem. Naprawdę fajna praca. Tylko mam nadzieję, że nie rysowałeś tego na lekcji. Bo nie chciałbyś mieć kłopotów, to nie? Kolejną pracą jest... teraz to się... A, to jestem ja, ej! Patrzcie się! To jest, jestem ja... Uj, przepraszam. Przeprosiłem krzesło, że poleciałem do tyłu, what the heck. Patrzcie się, to jest... To jestem ja. To jest La Pufina. Tu jest Sergio, a... To jest chyba outfit, jak pamiętacie, jak czasami miałem akcję na Sergio, to ubierałem się w taką maskę. I widzę, że gość naprawdę się fajnie postarał. Dziękuję ci bardzo, 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 bardzo mocno. Naprawdę fajnie ci to wyszło, stary. Mam nadzieję, że nie rysowałeś tego na lekcji. Bo coś mi na to wygląda. Ale... fajnie, fajnie. Teraz barki mam trochę większe z tego, co widzę. La pupa. Nie chciałbym żyć... Znaczy, w sumie... Ten tatuaż wtedy, takie la pupa. Ale to by było głupie, nie? Ale bardzo ci dziękuję. No to mi się podoba. Patrzcie w ogóle, jaki pomysłowy. Jest Sergio, jest nawet ta mecha ręka, którą Sergio stracił i tą drugą rękę zrobiliśmy, protezę. Ale patrzcie się, mi się wydaje, że autor tego zdjęcia tutaj, o kurde, myślałem, że to są barki, a to są bicki. Zajebiste, stary. Patrzcie się, tu jest karteczka. On to przykleił, nie? Czyli narysował i przykleił potem jeszcze mechaniczną dłoń. Naprawdę fajna robota, stary. Propsuję. Tu Sergio wygląda, jakby troszeczkę nabrał się jakiegoś syfu, nie uważacie? Taki jakiś smutny, przybity, ale ogólnie praca fajna. Tutaj widać nawet opaleniznę u Sergio. Co to jeszcze jest? O, patrzcie się, widzicie, mam tego zeza, co mówiłem. Znaczy zeza, tam powieka opadająca, ale lipa, nie? O kurde, ej! Tutaj to już widzę, że jest nagmatwane. Znaczy nie, że nagmatwane, bardzo fajnie mi się podoba. Subsonek, bardzo ci dziękuję za tą pracę, bo widzę, że tutaj się podpisałeś. Logo autora jest tutaj zrobione. Co my tutaj mamy? Sergio, karabin, furę. Co to jest? To jest maczeta. Tak? Pieniążki. No, powiem ci, amigo, kawał dobrej roboty. O, jeszcze spluwę mam na łapie. Naprawdę dziękuję ci, Subsonek. Klasa, klasa sama w sobie. Ogólnie bardzo fajna. Dziękuję za pozdrowienia. Tylko gdzie jest jego twarz, amigo? Tak troszkę znikła, nie? Chyba będę musiał coś dorysować sam. Ale ogólnie chyba
pomysł. O kurde! Patrzcie się, jaki szarmański. Co to za przystojniaczek? Cze? Widzę, że tutaj już naprawdę ktoś chciał być mega kreatywny. To jestem ja w połączeniu z Sergio. Nawet widać, że jestem tutaj w połowie ten, tylko... A! Dobra, już wiem, to jest Sergio biznesmen, to lepsza strona Sergio. A ty to jest jakiś przystojniaczek. Fajnie, fajna robota, amigo. Jestem bardzo zadowolony. Ciekawe, co mamy dalej. Widzę, że mamy jakiegoś fajna Minecrafta, stary. Bardzo fajny fanarcik. Mam nadzieję, że się do mnie zgłosisz, kiedy będę grał na serwerze, to może coś razem pociupimy w Minecrafta. Co, amigo? Dzięki za poświęcony czas na tego fanarcika. O cholera. La pupa, amigo. Ej, tutaj to... Powiem tyle. Kawał naprawdę dobrej roboty. Musiało cię to kosztować naprawdę sporo godzin. No widzicie sami, no nie wiem, co mam w ogóle powiedzieć. Obrazek jest naprawdę prześwietny, wszystko jest zachowane. Nawet mecha ręka jest uwzględniona tutaj u Sergio. Patrzcie się, jak on tutaj kreskował całe to. Znaczy cieniował, to się mówi cieniował, ale gościu... Naprawdę kawał dobrej roboty, wow. Nie wiedziałem, że w ogóle dostanę takie zdjęcia. Jestem mega, mega, mega stary zadowolony. Ale to jest grube, kurde, patrzcie się. Sergio Paqueros Ramirez. Napakowany, przystojny, tutaj jeszcze ten taki perfidny uśmieszek, co nie? Tu leci auto, tutaj słoneczko się leci helikopter, a tu nagle co? Jeb! FBI się pali, kurde. FBI, zajebiste, naprawdę fajne, stary. Mega fajny pomysł, nie? Bo w sumie nasza postać pewnego czasu była taka dynamiczna strasznie, nie? Pamiętacie te takie jakieś napady, pobicia, w ogóle rabunki, przejaja wtedy były. Bardzo tęsknię za tymi czasami, bardzo tęsknię, ale mamy teraz nową postać i zobaczymy, co się nowego wydarzy. No teraz lecimy dalej. Hola amigo. Czy to jest Sergio? To chyba nie jest Sergio, tak mi się wydaje. W sumie to nie wiem, ale jest to na pewno coś z Minecraftem, bo widzę tego szkieleta, widzę tego pająka. Sergio się tak przekręcam, ale tak lepiej widać, bo to jest odwrócony i mogę się przynajmniej przypatrzeć. Propsuję. O kurde! A, już wiem, kto to robił. To robiła pani Bubu. Ogólnie Bubu, jeżeli teraz mnie oglądasz, to aż naprawdę twoje prace mi się mega, mega podobają. Z tego, co mi pokazywałeś na Snapchacie, co wysyłałaś, to wszystko robisz na tablecie. To jest naprawdę dla mnie coś niezwykłego, że ty potrafisz takie rzeczy stworzyć jeszcze operując na tablecie. Bardzo mi się podoba. Nawet jedno z twoich arcydzieł, chyba bardziej arcydzieł, bo są naprawdę fajne, wykorzystałem jako zdjęcie na swoim profilowym Instagramie. Jeżeli masz naprawdę taką zajawkę, to ja chętnie przyjmę każdy twój rysunek, więc no, wysyłaj mi na Snapchacie, na Instagramie albo na fanpage'u. Chociaż wolałbym, żebyś wysłała to bardziej na Snapchacie, bo Facebook trochę psuje jakość. To jestem ci naprawdę bardzo wdzięczny i bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja pierdolę. What the heck? Widzicie to? Ja pierdzielę. Sensiok, tak? Powiem ci, Sensiok, stary, to jest kawał bardzo, bardzo, bardzo dobrej roboty. Stary, wow. Ja bym w życiu chyba czegoś takiego nie narysował. Nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie wiem, co ci mam powiedzieć, no. Popatrzcie się. Tu wyglądam trochę, jakbym miał zmarszczki, ale to już nie o to chodzi. Tu jest moja twarz, patrzcie na moją twarz, o. I patrzcie się na twarz tutaj, ja pierdzielę, no popatrzcie się. No to jest coś niemożliwego, gościu. Powiedz mi w komentarzu, ile ty nad tym spędziłeś czasu. Jak na razie, stary, no to chyba to jest jeden z lepszych, jeden z najlepszych rysunków, jakie wysłaliście. Przepraszam, ale widać, że gościu włożył kawał czasu w ten rysunek, naprawdę kawał czasu. Nawet tutaj uwzględnił moje stare logo. No,
naprawdę szanuję, szanuję i nie wiem, jak... Albo dobra, odczytaj moją prywatną wiadomość na mailu, bo nie mam innego kontaktu do ciebie. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mi odpisał. Dziękuję jeszcze raz. O kurde! O kurde, widzę, że tutaj ktoś się bardziej pobawił graficznie i zrobił sobie Sergio na innym troszeczkę tle niż mam zwykle. Bardzo ci dziękuję, na pewno twoje, to zdjęcie wykorzystam do jakiejś miniaturki z nowego odcinka Santos Crime Story albo coś. Stary, naprawdę ci dziękuję, kawał fajnej roboty, chciałbym mieć tak, bawić się graficznie, jak wy się bawicie. No, naprawdę dla mnie to jest jakieś... Nie wiadomo coś, ale... Bang, to psu jest. O, la la! Seniorita, co to narysowałaś? Bardzo, bardzo ładny rysunek. Podobają mi się te tutaj u Sergia te oczy, nie? Co tak spływa mu to, jakby był taki niby smutny czy coś. Fajne. Tutaj nawet kastet chyba jest uwzględniony. Tak mi to wygląda, bo to raczej nie są palce. To jest ta nowa stylówka Sergio, nie? Jeszcze przed tym... Jak umarł, chodził tak bardziej ponuro ubrany. Bardzo mi się to podoba, bardzo. Nawet zarośnik fajnie, kolczyk też uwzględniony. Jestem mega zadowolony. Sergio Ramirez. Subcio. Wow. 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 Alex, tak? Powiem ci, propsuję. Naprawdę jestem mega zdumiony, co wy potraficie zrobić, nie? Za pomocą ołówka. Wow, aż się napije kakałka. Co mogę powiedzieć, Alex? Jestem ci bardzo, bardzo wdzięczny, tak jak każdej osobie, która to zrealizowała. Wow, nawet... No. Za to ja nie mam, ale... ale wyszło ci naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Ulala, co to za przystojniacha. Sergio Ramirez. Tutaj to już widzę, że mamy jakiegoś artystę graficznego w Photoshopie z tego, albo jak się to nazywa. Dostałem twoją pracę troszkę wcześniej niż innych, jak była w trakcie budowy. Ktoś cię sprzedał, ale powiem ci, bardzo mi się to podoba. Chciałbym, żebyś, gdybyś miał chwilkę czasu, się ze mną skontaktował. I miałbym dla ciebie fajny projekcik do zrealizowania. Oczywiście, jeżeli tylko chcesz. A tak, to bardzo ci dziękuję. I zobaczmy, co tam mamy dalej. Wyglądam jak taki czubek, nie? Ja pierdziele, fajne, fajne. Tylko czemu ja mam zawsze taki zniekształcony nos? Serio mam taki brzydki nos? Tak, wysłuchajcie mi takie krzywe nos. Wow! Wow! Teraz się czuję jak ziomek, nie? Ta osoba, która to zrobiła, to naprawdę... Naprawdę jest mega pomysłowa, nie? Ja osobiście nie lubię nie potrafię rysować graffiti, ale mam jedno graffiti w pokoju. Już wam pokażę. To graffiti mi też zrobił kiedyś ziomek. Bardzo lubię graffiti i na pewno, stary, twoje graffiti znajdzie u mnie miejsce. Popatrzcie się, mam też takie podobne graffiti, tylko mi to kiedyś zrobił ziomek. No, to jest moje graffiti, ale to graffiti, co narysowałeś, stary, to też mi się bardzo podoba. I będę chciał się z tobą, stary, skontaktować na prywatnej wiadomości i może się dogadamy w jednej kwestii. Ulala! To już chyba było. To mi się wydaje, że już chyba było, może mnie mylić, ale... Nie było, no popatrzcie się, goście co dolary wsadził. To dolarki wsadził. Taki tip dla ciebie, wiesz, że na dolarze jest gdzieś ukryta sowa? Ja pierdolę, serio? Serio? Nie. No to ładnie, widzę, że teraz... Przez to, że kurde, jadłem te parówki i oczywiście nagrałem konkurs z parówką, to mi teraz tą parówką nie odpuścicie, co? Chyba będę musiał żyć do końca życia z świadomością, że jestem parówkamen. To jestem ja? Wow!
Wow. Wow. Nie wiem, cholera, co powiedzieć. Poważnie. Kimkolwiek jesteś, powiem ci tak. Zrobiłeś kawał naprawdę rewelacyjnej roboty. Mogę cię o coś poprosić? Mógłbyś się ze mną skontaktować i... Czy mógłbyś mi to wysłać? Czy po prostu mógłbyś mi to wysłać? Naprawdę to jest coś pięknego. Wow, wow. Popatrzcie się na te oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Nawet tutaj broda, ja pierdzielę. Nie no. Nie mogę się wysłowić. Bardzo bym cię prosił o kontakt. Jak najszybciej. Dziękuję, naprawdę dziękuję, stary. Wow. O kurde, jaka bombowa przystojniacha. A, to ja, przepraszam. Fajne. Widzę, że mnie, stary, wyciąłeś. I to dość dokładnie. Bo nawet policzki mam. Tylko nie wiem do końca, co to ma znaczyć ten ogień. Że jestem jakiś bardzo gorący i ci się podobam, czy... Nie, no na pewno tak. Nigdy nie byłem. To jest rysunek, który ja bym sam mógł narysować, nie? Naprawdę prosty, fajny i śmieszny, no. Nawet tą parówkę, kurde, uwzględniłeś, nie? Zawsze musi być ta parówa wszędzie, ale fajne. Proste, ale fajne, przyjemne, kurde. Nawet ta czacha fajnie ci wyszła, nie? To jest czaszka. Nawet buty, tu widzę, że jakieś klapki. A tutaj buciki. Serio, aż mam taką długą gębę. Nie, no chyba nie mam. Wow. Zajebiste, ej. To jest też konkrecik. To naprawdę też jest konkrecik. Popatrzcie się, ale ten Sergio chyba jest martwy, nie? To już jest chyba martwy Sergio. Bo popatrzcie się, jego oczy są takie czarne. Ta jego skóra taka, powiem, żeby ciemniejsza. I ten, i tutaj takie krwawe te oczy. Ale obrazek sam w sumie dobrze. Użyję twojego, stary, jeżeli oczywiście pozwolisz. Użyję sobie tego zdjęcia jako moje zdjęcie na Steama, na Avatar, na YouTube'a. Jeżeli nie masz nic przeciwko, chciałbym to zdjęcie ustalić może jeszcze na Facebooka. I w sumie, jakbyś miał ochotę, chciałbym cię poprosić, czy byś mógł zrobić coś podobnego z moją nową postacią, może? Bardzo bym cię prosił, możesz się też ze mną skontaktować, tak jak kilka osób tutaj, bo naprawdę lubię mega kreatywnych ludzi i to mi się mega podoba, te wasze prace, coś w tym stylu. I chciałbym jakoś was nagrodzić, więc jeżeli chcecie się podjąć jakiejś współpracy ze mną, no to zapraszam i mam nadzieję, że się dogadamy. A obrazek jest naprawdę sztosik, podoba mi się, że ująłeś bandanę, jest naprawdę bardzo fajnie to zrobione i... Okej, okay. To by chyba było na tyle, jeżeli chodzi o wasze fanarty. Jak widzieliście, te fanarty wyszły naprawdę fajnie. Jest ich kupa jeszcze więcej. Niektóre fanarty, no to wow, to co mogę wam powiedzieć? Zatkało mnie, po prostu mnie zatkało. Niektóre wiadomo, fajne, takie na poprawę humoru, coś śmiesznego, ale tamte trzy to po prostu odjęło mi mowę. Nie wiem, kto to narysował, ale wow. Wow. Właśnie tak. No to co? Robię ankietę, która się pojawi na dole i będziecie mogli sobie zagłosować na dany obrazek, który wam się podobał. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subka. Zapraszam do wysyłania więcej fanartów na ten link, który jest podany wcześniej. Napiszę go też w opisie. Mam nadzieję, że nie zrezygnujecie z tego, co robicie. Bardzo mnie to w sumie podbudowuje, jak patrzę się na te wasze fanarty, na to, że jesteście i w ogóle macie ochotę to robić, bo nikt was do tego nie zmusza i robicie to dobrowolnie. Jest to dla mnie 3 razy przyjemniejsze i lepsze.
bardzo, bardzo wam dziękuję. No, jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogłem zobaczyć. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę miał tak super widownię jak wy. I no i co? Widzimy się dzisiaj na live'ie. Dzisiaj tak koło 20 już wejdę na live'a i gramy standardowo. Nową postać. Armando Ramirez. A może ospaną? Na razie, cześć.